Hełmno nad Nerem. To tu Niemcy w 1941 roku w dawnym pałacu zorganizowali pierwszy w Polsce obóz zagłady Kulmhof. To miejsce szczególne, podkreśla Bartłomiej Grzanka, kustosz muzeum. Jest to miejsce szczególne na mapie miejsc pamięci w Wielkopolsce, ponieważ był to pierwszy niemiecki obóz zagłady uruchomiony na okupowanych ziemiach Polski. Był to też jedyny obóz, który zamykano, aby go po roku ponownie odtworzyć. I był to też jedyny obóz, gdzie Niemcy wykorzystywali w procesie zabijania mobilne komory gazowe. To były ciężarówki, stały na tyłach zabudowań pałacowych. Spędzanych tu Żydów uspokajano, że jadą do pracy. Zanim jednak wyruszą w podróż, muszą przejść przez łaźnię i badania lekarskie. W pałacu na drzwiach były takie właśnie szyldy: gabinet lekarski, pielęgniarka. Tymi korytarzami prowadzono ich na rampę do ciężarówki. Tam zabijano gazem. Tak było do kwietnia 1943 roku, dodaje Bartłomiej Grzanka. Kiedy to załoga wysadziła znajdujący się we wsi pałac i krematoria w Lesie Żuchowskim, aby po roku powrócić i rozpocząć mordowanie Żydów z getta łódzkiego. Obóz zagłady działał w drugim okresie od 1944 do 1945 roku. Zginęło tu 200 tysięcy ludzi, głównie Żydów i Romów. Chowano ich najpierw w grobach w Lesie Żuchowskim, a później, gdy zwłoki się rozkładały w obawie przed epidemią, ciała palono w krematoriach. Z tamtych czasów zachowała się stodoła, w której Żydzi i Romowie spali i pracowali. Dziś są tu przechowywane pamiątki, które zachowały się po pomordowanych. To miejsce przyjmuje coraz więcej zwiedzających, także z Niemiec. Remont budynków muzealnych był możliwy dzięki 5-milionowej dotacji z WRPO 2014+. Audycja telewizyjna finansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.